Jesteśmy z kolejnym polskim reprezentantem, firmą Neurosoft, która tworzy sztuczną inteligencję. Tylko jak ona tworzy tą sztuczną inteligencję i do czego ją wykorzystuje właśnie, panie Piotrze? Dzień dobry. Rzeczywiście zajmujemy się tworzeniem oprogramowania, które wspierają sieci neuronowe i, tak jak pani słusznie zauważyła, sztuczna inteligencja. Robimy to we współpracy z jednostkami naukowymi, głównie tymi ulokowanymi w okolicach naszej siedziby. Jesteśmy z Wrocławia. Są to Politechnika Wrocławska, Uniwersytet. Współpracujemy także z Instytutem Badawczym Druki Mostów, dlatego że tą sztuczną inteligencję wykorzystujemy w ramach bardzo ciekawych produktów, które są wykorzystywane w ramach systemów telematyki drogowej. Czyli takich systemów, które pozwalają nam w sposób szybszy i bardziej bezpieczny dotrzeć na miejsce. Taki jest nasz cel. Czyli jakich produktów? Są to produkty, które wspomagają inżynierów ruchu drogowego, identyfikując ruchy pojazdów, poszczególne pojazdy, mówiąc o tym, jakie jest natężenie ruchu, jaka jest struktura tego ruchu. Dajmy taki dobry przykład, że jedziemy rano do pracy i stajemy w korku. Stajemy w korku dlatego, że określona liczba pojazdów przekroczyła pewną granicę, górną granicę przepustowości danej drogi. Za pomocą inteligentnych systemów transportowych i tego oprogramowania, które my dostarczamy, bylibyśmy w stanie tego uniknąć, wskazując kolejnym kierowcom, że należy skorzystać z innych alternatywnych dróg dojazdu, tak żeby skutecznie i zoptymalizować ruch na danym odcinku drogi. W jaki sposób to działa? Może troszkę inaczej sformułowałbym pytanie. Chodzi o to, że sieci neuronowe i ta sztuczna inteligencja, którą wytwarzamy, pozwala nam na bardzo dogłębne zbadanie obrazów, sygnałów cyfrowych, a w tym momencie obrazów z kamer cyfrowych, które identyfikują pojazdy. Identyfikują pojazdy poprzez ich stwierdzenie ich numerów rejestracyjnych, typu, marki, modelu. Bardzo dokładne policzenie tych pojazdów, co jest niezwykle istotne. I pod tym kątem stwierdzenie, że można wprowadzić określone zmiany na danych odcinkach dróg, albo wybranie określonych pojazdów i stwierdzenie, i wyłączenie ich na przykład z ruchu, bo z takimi sprawami też mamy do czynienia. Ale systemy, te, które tworzymy, nie powinny być postrzegane jako systemy represyjne. Raczej mają ułatwiać życie. Tak. My postrzegamy się jako firma badawcza, która stara się za pomocą dobrych teorii przełożonych na praktyczne implementacje pomóc człowiekowi. Zresztą takie było założenie firmy 20 lat temu, kiedy firma powstawała. Używać sieci neuronowych do tego, żeby ułatwiać nam pracę, ułatwiać nam w tym momencie poruszanie się, komunikowanie między innymi. 2 tygodnie temu Komisja Europejska przyznała m.in. Wrocławiowi i firmie Neurosoft grant do udziału w bardzo dużym i ciekawym projekcie badawczym, w którym bierze udział 6 europejskich miast: Birmingham, Lyon, Turyn, Wrocław oraz Göteborg. I ten program ma na celu wprowadzenie multimodalnych systemów transportu, które do tej pory były albo innowacyjne, albo niewdrożone na rynkach ITS. Rolą Wrocławia i firmy Neurosoft w tym zakresie, razem w połączeniu z firmą Volvo, będzie informowanie w czasie rzeczywistym kierowców pojazdów ciężarowych o tym, że są za duzi, za ciężcy, wiozą niebezpieczne towary, i wskazaniem w czasie rzeczywistym nowej drogi przejazdu przez miasto. Nie każdy kierowca musi wiedzieć, jak dokładnie duży jest jego samochód i czy jego 40-tonowy pojazd zmieści się pod danym przęsłem określonego mostu na trasie przejazdu.
W Europie mamy do czynienia w większości ze starą zabudową miejską. Kierowcy popełniają błędy, jak każdy człowiek. Nasze systemy mają im pomóc w tym, żeby tych błędów było jak najmniej. Kiedy możemy się spodziewać wdrożenia w życie Państwa? Część naszych systemów, takie jak ważenie dynamiczne, takie jak informowanie o czasów przejazdów na określonym odcinku drogi, mamy już wdrożone. Natomiast tego typu innowacyjne projekty zwykle rozpisywane są na okres 3 lat. Czyli szybko, gratulujemy grantu w takim razie i czekamy na rezultaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo.